witam Państwa. Szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie i wciąż jeszcze marcowo, bo ten miesiąc dobiega końca. Wkrótce rozpoczniemy kolejny miesiąc, czwarty etap roku pańskiego 2023, miesiąc kwiecień. To już będzie niedługo, bo nastąpi to, proszę Państwa, w najbliższą sobotę, 1 kwietnia, najbliższa sobota, więc nie za cały tydzień, a potem następna niedziela, 2 kwietnia. Jak wiemy, jest to data bardzo ważna, tę datę i zwrócę uwagę za tydzień. Będzie to właśnie rocznica śmierci naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, 2 kwietnia, rok pański 2005. O tym, jak powiedziałem, w następną niedzielę. A dzisiaj, kochani, jest piąta niedziela Wielkiego Postu. Jest początek też nowej pory roku, bo zakończyliśmy zimę. Było to 21 marca i weszliśmy już w wiosnę. Jest właśnie ta wiosna, przynajmniej kalendarzowa. W każdym razie miejmy nadzieję, że nie tylko będzie to wiosna kalendarzowa, ale będzie to także właśnie ta wiosna, którą będzie można odczuć, kiedy się pojawi zieleń, kiedy to się pojawią śpiewające ptaki, kiedy to pojawi się po prostu coś, co nazwie się ciepłem i taką temperaturą. Bardzo, bardzo ważne dla nas, bo wtedy i kurtki, i jesionki, i rękawice pójdą, jak to się mówi, do szafy, będą czekały na następną zimę. Kochani, właśnie też dzisiejsza niedziela jest też niedzielą taką bardzo ważną z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to niedziela, kiedy przechodzimy na czas letni, z czasu zimowego, więc śpimy o godzinę krócej i proszę Państwa, dzisiaj też, gdyby nie było niedzieli, to byśmy wspominali dobrego Łotra, 26 marca. Dobry Łot, my wiemy, kto to jest ten dobry Łot, to właśnie ten, który w ostatniej chwili nawrócił się, to właśnie ten, który był ukrzyżowany po prawej stronie Pana Jezusa, po lewej stronie zły Łot, po prawej dobry Łot. I właśnie, dlaczego on dobry Łot, ten sobie tak trochę brzmi, że tak powiem, zgrzytająco, prawda, bo jak Łot, to niedobry, jak dobry, to nie Łotr, a tymczasem właśnie dobry Łotr. Dobry Łotr. Dlaczego dobry? Dlatego właśnie, że w ostatniej chwili zwrócił się do Chrystusa o to, żeby on mu przebaczył. Powiedział do niego wtedy, gdy już Chrystus skonał na krzyżu, wtedy, kiedy też oni już mieli skonać, powiedział do niego: Panie, gdy będziesz w raju, wspomnij na mnie. I wtedy Pan Jezus odpowiedział mu bardzo krótko: powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczmy. Dzisiaj. A więc za chwilę umrzemy, za chwilę ja skonam, za chwilę ty skonam. Za chwilę skona ten twój współbrat i będziesz ze mną w raju. Dzisiaj zobaczmy, Chrystus tutaj pokazuje właśnie, że ekonomia zbawienia jest taką ekonomią dla nas bardzo dziwną, bo jakżeż tak przez całe życie, jak niektórzy mówią, oszukiwał Pana Boga, w ostatniej chwili wykiwał Pana diabła i poszedł do nieba. No właśnie, my tego nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć, ale taka jest ekonomia zbawienia. Nie jest to ekonomia, która jest naszą ekonomią, kalkulacją naszą, ale to właśnie Chrystus w ten sposób właśnie podchodzi do naszego zbawienia. Zobaczmy, dzisiaj więc żadnego czyśćca, żadnego dojrzewania do nieba. Od razu. Tak, Chrystus ma prawo powiedzieć, bo jest Panem nie tylko życia, nie tylko śmierci, ale jest Panem także wieczności. Więc dobry Łot to właśnie ten, który w ostatniej chwili nawraca się i który właśnie mówi nam o tym, że na nawrócenie nigdy nie jest za późno. Zawsze, nawet ostatnia chwila, nawet ostatnie uderzenie serca może być jeszcze okazją do tego, żeby powiedzieć: Panie Boże, przebacz mi, czy Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, czy mnie grzesznicy. Dlatego właśnie niech to dzisiejsze przesłanie, jakie właśnie nam przekazuje dobry Łotr, będzie okazją do tego i zastanowienia się nad tym, czy my nie odkładamy nawrócenia, czy my liczymy na to nawrócenie, czy my nawracamy się na różne sposoby, zwłaszcza poprzez postanowienie poprawy, poprzez spowiedź świętą, poprzez konfesjonał i oczywiście poprzez pracę nad sobą. Kochani, za tydzień będzie, jak powiedziałem, to już ostatnia niedziela Wielkiego Postu, będzie to niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej, czyli właśnie zbliżamy się już coraz bardziej do świąt, najważniejszych świąt w roku kościelnym, świąt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym też warto zauważyć, że dzisiejsza niedziela ma to do siebie, że dzisiaj właśnie zasłaniamy krzyże, właśnie takim kolorem, to jest oczywiście stuła. Krzyże są zasłonięte po to, żebyśmy tak bardziej podchodzili z takim dystansem do cierpienia i żebyśmy okazywali właśnie taką swoją skruchę i taki swój wstyd, dlatego że jeżeli Chrystus cierpi, to cierpi z powodu naszego, z powodu naszych grzechów. To właśnie my żeśmy Go zaprowadzili na krzyż, to właśnie my żeśmy Mu ten krzyż zgotowali. Taka jest
prawda, dlatego właśnie ten krzyż zasłonięty, który będziemy widzieli dzisiejszą niedzielę i aż do Wielkiego Piątku, niech właśnie będzie takim symbolem naszej skruchy. Patrząc na krzyż, nie widzimy pasyjki Chrystusa, nie widzimy Jego figurki, ale widzimy właśnie ten krzyż zasłonięty. Ten krzyż, który, że tak powiem, przed naszymi oczyma kryje się, przed naszymi oczyma grzesznymi, przed naszymi oczyma, które są tak bardzo często winne, nie tylko Panu Bogu, nie tylko bliźnim, ale także sobie samemu. Dlatego też właśnie niech to będzie taki czas, kiedy te krzyże zostaną zasłonięte, będzie to taki czas szczególnej pokuty. Kochani, gdy będziemy, bo już byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego, proszę Państwa, Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, że choroba ta nie zmierza do śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę Łazarza, i jej siostrę oraz Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znowu do Judei. Gdy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już 4 dni spoczywającego w grobie. Gdy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś Jego prosił. Rzekł do niej Jezus: Twój brat zmartwychwstanie. Odrzekła Marta: wiem, że zmartwychwstanie w zmartwychwczasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz to? Odpowiedziała Marta: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Jezus zwrócił się w duchu, rozrzewnił się i zapytał: gdzie go żeście położyli? Odpowiedzieli: Panie, chodź, zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem 4 dni w grobie. Rzekł do niej Jezus: czy nie powiedziałem Ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? I usunięto więc kamień, Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając ręce i nogi przewiązane opaskami, a twarz była jego osłonięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Kochani, właśnie ten cud ukazuje Jezusa jako tego, który ma władzę nad śmiercią, nad chorobą, nad człowiekiem, nad grzechem i także nad śmiercią. Właśnie ten, który potem tę władzę okaże nie tylko nad Łazarzem, nad jego śmiercią, ale także nad swoją śmiercią, bo przecież przygotowujemy się do zmartwychwstania. On zwycięży śmierć, zwycięży piekło i szatana. Naszą śmierć, naszego szatana, nasze piekło. Módlmy się, byśmy do tych świąt dobrze przygotowali się, byśmy dobrze przygotowali się do zmartwychwstania Chrystusa, a także w swoim czasie do naszego zmartwychwstania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.